Więc okej, siemanko ziemecki, ja mam jestem dużo Potter, rzeczy na głowie, a to jest lepiej Harry Potter i Gryzie i Skabamy odcinek trzeci. I to co pamiętam, albo nie pamiętam, gramy, o, nie gramy, tylko ale teraz musimy iść za Fredem albo Jordym, jeżeli jako, za nim idziemy do sklepu, idź za Fredem na śniadanie. Przepraszam, Harry, nie mam czasu na pogawędki. Idę do sklepu Freda i George'a z pełną kieszenią fasolek Bertiego Bota. Wow, ja też. Tylko, że z fasolkami 647. Profesor McGonagall! Profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i Dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! Okej, więc już idziemy! Aja! Czekajcie, daj mi się go zablokować. A, prawie mi się Fortuna Major! Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Ciekawe, o co chodzi. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow, patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Nara! Wpadaj, kiedy chcesz, Harry. Spoko! No to będę sobie wpadł, kiedy chcę. O nie! Irytek! Biedactwa, pękala i mundrala! Ha! Nie znają haseł! Nie mogą korzystać ze skrótów w portretach! O! Patrzcie tu! Mam hasła! Jazda, Ron! Możemy zdobyć tę kartkę! Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce! Oh yeah. Fortuna Major! Gdzie? Co mam? Fortuna Major! Rico idę zabrać! Ostrzegam! Rico idę zabrać! Przeprzedlicze cioklasiści! Nie działam! Tylko na to was stać! Rico idę zabrać! Jeszcze się spotkamy! No, zobaczymy! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka! Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami! W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na podobu. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. Dobra, więc pójdziemy. Na siódemkę. Gwiazdeczka. Tam coś jeszcze jest, co ja nie się takie nie zbadałem. Fortuna Major. Halo, ostatnie? Znaczy, jak będzie ostatni Fortuna odcinek Major z tej gry, to wiecie co? Zrobimy sobie takie coś, że ten ostatni odcinek będzie z tej gry, tak. I zrobimy, no, że pokażę wam w ostatnim odcinku z tej gry, gdzie są te ukryte, no, dobra, może nie ukryte, może nie, nie wszystko, ale może zobaczę, jeszcze zrobię ten, jeszcze zobaczę ten, jak nie będę nagrywał, po nagraniu sobie sprawdzić, gdzie są jeszcze inne. K-
A lekcja jest przy wybiegu. Tędy! Nie puszczę cię! Spierdzie! Dobra, tutaj jest... Odejdź tu! Nie chcę! Hej, jak mi się wystarczy? Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Nie, dzięki. Może innym razem. Kolekcjonujesz karty. Mam jedną, bardzo rzadką. A ja nie chcę. Nie teraz. Rzadka 25. Dobra, daj mi znać, jak tylko zmienisz zdanie. Kiedy będziesz rajd? Okej, więc idziemy sobie teraz na... Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. Idę za Neville'em na lekcję. Zaawansowani gracze mogą wykorzystać mysł Co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ochydny stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodziowa. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodziowa, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią. Witaj, Hardodziowie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. Hardodziowie. To zrobimy. Ten zrobimy o to. To latanie. I połowy ten, zadania Hermiony. Może. Nie może, tylko może. Może. Tak. Połowę albo zrobię cięcie. Znaczy, nie cięcie, tylko nagram to już w następnym, bo mało czasu mam za jakieś 10-15 minut. Dobry hipogryf. Może w następnym dniu nagram następny, znaczy kontynuację. Kontynuację trzeciego odcinka. Nie wiem, co zobaczę. Karta kolekcjonerska! To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Umieram! Patrzcie! Potwór mnie zabił! Nie umierasz! Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. No wow. Naciśnij klawisz tab w celu wywołania mapy Hunsfotów. Złoty wskaźnik informuje o twoim położeniu. Mapę uładnie orientację w zamku. Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też głosem Hardodzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało?
Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Dobra, wiem. Hado. Hello. Mądrala, gangrena i pękala! I Rytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Zamknął nas w środku! Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia karpę retraktum, gdy go złapiemy. Okej! Okay. Ojej, trochę wściekłych uczniaków. Myśmy normalni, a nie tak jak wy. Menno jedno. Riktyzenta! Karpę retraktum! Nie jest dobrze! Riktyzenta! No, jest fatalnie! Karpę retraktum! Retorokulki! Riktyzenta! Karpę retraktum! Nie ma snu! Riktyzenta! Zasmar! Karpę retraktum! Właśnie tak, Ron! Wykończ go! Riktyzenta! Karpę retraktum! Ostrzegam! Jesteś genialny, Ron! Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. Hej, Łodów. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu... Są jakieś pytania? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Możesz zaczynać, panu Granger. Dobra, do pierwszego zapisu się ten przyjdzie. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, pan Granger. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, pan Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Okay. Lapi Force! Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami królika. Albo prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, żeby królik skoczył dalej. W dowolnym momencie. Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Lub po prostu ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął kopać. Rozumiem. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Wspaniale, panu Granger. Okej, gdzie jest ten punkt? Alohomora! Woo! Dobra, więc to jak będzie tutaj, gdzie jest pierwszy punkt, kontrolny oczywiście, czyli zapis gry, to skończę nagrywać i wy będziecie mieć to, że tak jak to pierwszy ten odcinek, czy ten takich, no po prostu będziecie widzieć ten cały film, że to jest ten na przykład cały czas to jest, ten bez żadnego
Jest dobra, jest w tym. Jeszcze tutaj gdzieś zapis będzie. Chyba widzę. O, no, tutaj. Tutaj jest i skończę sobie w ostatnim, to będę nagrywał. Dobra, więc. Więc widzimy się w następnym dniu. Dobra, więc witam was w następnym dniu. Dobra, lecimy. To już dawno otworzyłem, więc zapomniałem. Teraz, bo wcześniej mi się nie lubiło, nigdy nie lubiło. Nie lakować. Lecimy. Okej. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconiforce. Rzuć ten czar na figurkę smoka, panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. Okej. Draconiforce! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej góry. Potem pochrój i wyląduj na platformie. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnię. Drogę, panno Granger! Klawisz spadł się zgłusi smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zjednoczenie. Wspaniale, panno Granger! Draconiforce!
Ty pójdź to! Wysoki! Spokojnie! Będę musiał pójść. Chociaż on ma nawet Na guzie. Czekajcie, uda mi się tam wleć. Czy nie wleć tylko. Czekajcie. What the fuck? Hermina perkusystka. Ej, już wiem jak się będzie nazywać odcinek. Hermiona parkuzystka. To jako stek. Dobra, tam jest, a z tym Hermiona parkuzystka. Parkuzystka i tak się będzie nazywał. Ty pulso! To było drugie i to było... Alohomora! Jednij mi się! Kurde. Alohomora! A tu pan Granger jest korniczak. Korniczak będzie ciskał grudniową substancją, którą trzeba umijać. To jest obrzydliwe! Rzuć Glyktusem, żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Glyktusesza! To już teraz to fajne. Ty pójdź.
Ty pójdź to! Ty pójdź to! Ty pójdź! Ja mam się! Rick to Sebra! Chyba
nagrywać innym, a nie Framsem. Musicie to sprawdzić. Albo popatrz, mam mało giga. Ale i tak dalej. Musisz kończyć. Mało giga! Przepraszam, że się wydarzy. Po raz kolejny. Ty pójdą! Drakonko! Zanim skończy się twój czas. Depulso! Smok. Szkoda. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermione. Możemy też wrócić tu kiedy indziej. Dobra, więc subskrybujcie. A nie, to teraz to. Z lutego ranka mimo różowej pogody czarne zawsze się zmieniać Quidditcha. Thank you.
stał po upadku, ale postanowił coś zrobić ze swoim lękiem przed dementorami. Profesor Lupin zaproponował mu naukę zaklęć przeciw dementorom. Harry spytał Lupina, czy to prawda, że Sirius Black był najlepszym przyjacielem jego ojca i że zdradził Jamesa i Lily. Profesor zdawał się unikać tego tematu. Lepiej zacznijmy szkolenie przeciw dementorom, Harry. Więc tutaj pewnie niedługo będzie zapis. Skończę! Zmontuję następny w inny film. Nie możemy tak po prostu wprowadzić dementora do zamku, więc posłużymy się boginą. Bogin ukaże ci się jako rzecz, której najbardziej się lękasz. Harry, będzie to strach w postaci dementora. Najpierw poćwiczymy na jakimś celu. Skieruj różdżkę na cel. Potem przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby naładować zaklęcie. Zauważysz poświatę wychodzącą z twojego ramienia. Aby zaklęcie było idealne, musisz puścić przycisk w momencie, gdy poświata mija różdżkę. Spróbuj. Inkantacja tego zaklęcia to ekspektrum patronum! Dobra! Dobrze! Ja pierdziu! Expecto Patronum! Znakomity czar, Harry! Jeszcze dwa razy! Będziesz właśnie tak, Harry! Jeszcze tylko raz! Fantastycznie! Trzy idealne zaklęcia, Harry! Jesteś gotów na następną część lekcji. A pan może z nami pójdzie? Przeszukaj pobliskę komisji. Bądź gotów na rzucenie czaru. Bogina! Ale chodź! Depulso! Depulso! Dobra, tam z dementorami, okej? Chcesz coś otworzyć? Proszę. Jest zapis! Dobra, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i czekajcie na czwartą odcinek z gry Harry Potter, więc z Azkabanu. Cześć! Hihi!